Druk numer 4500, projekt zarządu. I tutaj od razu prosiłbym Państwa w paragrafie drugim, punkt drugi, przy kwocie, to jest 327 958 zł, przy czym 27 groszy bez tych zerczek. Tam to proszę sobie wykreślić. I teraz tak. Paragraf pierwszy. Zapisuje się następujący zakres prac remontowych drugich chodników. Na miejscu szóstym. Remont chodnika w szkole technicznej. Bo już jest późno, jak jeszcze dużo. Trzeba było nie zabierać wcześniej, bo będzie już się kupować. Państwo radni, czy chcemy skończyć? Na odcinku od ulicy Meissnera do ulicy Ostatni po stronie południowej, od ulicy Meissnera do wjazdu na parkingu przed rokiem Ślisza 12 po stronie północnej. Paragraf drugi, Państwo też macie tu przedstawiony. Tu jest wnioskowana ilość o 100 tysięcy zwiększenie. Ja rozmawiałem dzisiaj w tej sprawie też z Zikitem. Mam tak, jedno mam pismo, w którym wnioskowali tutaj to z 30 października o zwiększenie tej kwoty. To pytałem się, dlaczego tak jest. Wcześniej był to, nie był to nawet kosztorysy inwestorski, tylko wiele rzeczy nie było ujętych w projekcie. Później na podstawie tego projektu przeprowadzony kosztorys inwestorski. No i tu mamy taką kwotę zwiększającą do kwoty 327 tysięcy. Zapewne te pieniądze będą zmniejszone po przetargu, ale po to, aby został ten remont wykonany tych parkingów, musimy zapewnić te pieniądze, aby przetarg się odbył. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan w załączniku, żeby to zaraz już wykreślić. Tak, oczywiście. W załączniku tutaj brzmienie uchwały. Nie, paragraf drugi, punkt piąty, tu te zero, oczywiście te poprawka zarządza. Jeszcze jedno chciałbym dodać, stosuję tutaj takie załączniki w formie takiej, żeby dla Państwa było to jasne, że wchodząc do uchwały, które na przykład uchylamy jakieś prace albo dodajemy, wtedy nie wiemy, bo wchodzimy do jednej uchwały, potem musimy do drugiej, do trzeciej. Każda aktualna uchwała jest tym załącznikiem i wtedy mamy stan na dzień dzisiejszy z wniesionymi poprawkami, uwagami do uchwały. Dziękuję. Przystąpmy do głosowania. Kto jest za poparciem druku numer 500? Proszę o podniesienie ręki. Panie Łukasz, pani przysłucha w trakcie głosowania. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.